Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, kolejnym odcinku serii na moim kanale Zagrajmy w The Battle for Westnot. Tak, dawno nie było odcinka, także trzeba na to nadrobić. No, dość nie było. Oj, Jezu, nie laguj mi tu, nie laguj mi tu, powiedziałem. Dobra, mamy cel, zabić tego parszywego orka. Także przydałby się wiosek. Mam nadzieję, że się nie obrazi, jak troszeczkę weźmiemy jego terytoria. No chociaż to jest troszeczkę, no nieładnie można tak powiedzieć, ale potrzebujemy też i pieniędzy trochę. Dobra, zakończmy turę. Powinno to szybko zlecieć, z uwagi na to, że... czekajcie, niech sobie przypomnę. Ponieważ mam ten przyspieszacz ruchu po prostu. Tak, powinno to szybko zlecieć, zrekrutujmy jeszcze trochę więcej, nie wiem. Jakoś lubię jazdę w tej grze, także będę rekrutował jazdę. Ale żeby nie było, to zrekrutujemy też i elfijską szamankę. Trochę piechoty. Trochę piechoty i może albo elfiego... Nie, jeździec. Okej, widzę, że posiłki idą, ale widzę, że armia wroga nastaje. W sumie troszeczkę się nie przyzwyczaiłem tego, że mam ten tryb tej szybkości. Po prostu. Tego to się nie przyzwyczaiłem, niestety. Dobra, piechota idzie. Dobra, ty się wycofuj, bo to nie jest wcale takie dobre. A co tutaj... dobra, mniejsza o to. Dobra, ty będziesz tutaj, a zrekrutujemy tym razem może elfiego łucznika. Zaatakujemy, ale najpierw wolę zebrać siły. Dobra, skupili się tam. Teraz co, szarżujemy, czy może jeszcze jesteśmy w trybie defensywnym? W sumie widzę, że nie zdążylibyśmy na tej... Heidel będzie tutaj. Czy zdążylibyśmy na posiłki? Kurde, nie aż tak. Czy posiłki idą? Kurde, nie wiem, czy tam wysłać. Dobra, wyślę jednego jeźdźca tutaj. Tutaj, chociaż nie wiem, czy to jest dobra formacja akurat, na to powinienem wymyślić inną formację, ale mniejsza o to. Okej. Naprawdę, jazda w tej grze jest bardzo fajna. O kurde, ale widzę, że dadzą radę. Dają radę, ludzie. Dobra, idziesz tutaj. Ja mam taki plan, żeby jego podpakować, ale najpierw... A, dobra. Nie trzeba było. Nie no, 40% szans to jest trochę za mało. Nie, ty będziesz na osłonę, ty szamanka tutaj. Tutaj dwóch piechurów, tam, tutaj, tam. Nie wiem, czy dobrze robi, ale... Heidel, idziesz tutaj szarżować na jego góry. Ja jest, dobry z niego chłop. I właśnie postaram się jego podpakować, bo to jest darmowa jednostka, a jeśli podpakujemy, to będzie niezła jednostka, naprawdę, dużo mocna i silna. Teraz co, ryzykujemy i atakujemy? No dobra, być może i przesadzam. Dobra, ty będziesz tu, chociaż nie, kurde. Ty tutaj. Mógłbym szarżować na niego, ale 40% szansy to trochę za mało. Za mało, niestety, za mało. Na razie nie będę nic rekrutował. Dobra. Chociaż troszeczkę nie wiem, czy to jest zbyt szybko, ale... wydaje się, że to będzie okej. Okej. No to może tym razem... Nie, to byłoby głupi pomysł. Tak, głupi. Zbyt głupi. Zrobimy tak, flankę idziemy. I szarżujemy. Kurde, jednak się nie udało. Też średniawo, no to osłabimy jego łuczkiem. Łucznikiem, gdzie jest?
Heidel. Heidel, Heidel, Heidel. Załatwisz go? Załatwisz go. Jaki byłbyś z siebie chłop, gdybyś go nie załatwił. Dobra. No to może teraz... Premia... Dobra. Trochę nie wiem, czy to był dobry ruch, ale mam nadzieję, że nie będzie tak źle. Ej, widzicie, załatwiamy ich! Załatwiamy i obronimy ten czarny port, zanim posiłki nadejdą jednak. Dobra, zrobimy to tak tym razem. Zrobimy na tryb defensywny. Heidel pójdzie na to, żeby... Na to wniosku, żeby się wyleczyć. Ty, panie, gdybyś go załatwił... No, w sumie byś go załatwił, ale nie będę ryzykował. Bo to jest oczywiście, no... Główny bohater wroga w tej mapie, także lepiej nie ryzykować, bo... Czy by tutaj pójść? Nie, ty się wycofaj i idź tutaj. Dobra, widzę, że on się wycofał. I cóż, szarżujemy... Heidel, 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 chłopie, no kurde, wylecz się szybko. Bo cię ominie walka. To jest niby lec co, bo Heidel to... Jak mówię, bo nawet jest... Nie chcę spoilerować, ale jednej z kampanii, na przykład, nie pamiętam której, będzie troszeczkę omawiane o tej Oni trochę. Choć nie za dużo, ale... No, troszeczkę będzie. Z uwagi na to, że, za niech dobrze, jak się przypomnę, jedny, no bo... Dobra, nie będę spoilerował, bo nie chcę o tym mówić, ale może później opowiem, czym jest Heidel. Dobra, teraz... Sir Kaelan! Dziękuję za pomoc, przyjaciele! Statek zabierze was na Aldium. Powinienem wkrótce przybyć. Powinniśmy wejść na pokład. Szczęśliwej podróży, przyjaciele. Bądźcie spokojni. Nigdy nie poddamy się Mrocznej Królowej. A jakże? Mroczna Królowa niech dostanie od nas na czterech literach i... Niech spada stąd. Spada. Wyspa Aldium. Ja. Nie pamiętam, która to misja niestety. Chyba czwarta. Tak, czwarta chyba. Tak więc drużyna wylądowała na wyspie Aldium. Więc to jest Aldium. Wygląda na trochę opuszczoną. Tego się obawiają, Konradzie. Zdaje się, że orkoje przybili nawet tutaj. A przecież tutaj się urodziłem. Tu byłem szkolony. Kto to? No proszę. Wylądował oddział elfów. Nie. Nie, to nie tak. Kto to? No proszę. Wylądował oddział elfów. Zepchniemy ich z powrotem do morza. Nie sądziłem, że orkoje przybędą nawet tutaj. No, ta wyspa była kiedyś taka piękna. Musimy ją odzyskać. Do boju! Także rozpoczniemy tę misję, ale w następnym odcinku serii zagrajmy w The Battle for Westnot. I zapraszam was na kolejne odcinki z tej serii i z Mattem Blade Warband. I z Mattem Blade z modem CSDSS, ludziska. Dziękuję za oglądanie, na razie i cześć, hejka. Życzę miłego wam dnia. Cześć.